Późnym wieczorem docieramy do Brazylii, obecnej stolicy kraju od 1960 roku. Kaplica świętego Jana Bosco, twórcy Zgromadzenia Salezjanów, kanonizowanego w 1934 roku. Ściany kaplicy wykonano z niebiesko-fioletowych witraży. Jan Bosco w 1883 roku przepowiedział, że w krainie mlekiem i miodem płynącej powstanie nowa cywilizacja. Wierni twierdzą, że wskazał nawet rejon. Właśnie tam, ponad pół wieku później, zbudowano Brazylię. Ważący 2,5 tony żyrandol, złożony z 7,5 tysiąca kawałków szkła, przywiezionych z Murano. Niezwykłe konfesjonały w formie szklanych boksów. Pierwsza w mieście kaplica w dzielnicy mieszkalnej. W północnej i południowej części miasta są sektory mieszkaniowe podzielone na kwartały. Każdy kwartał składa się z 6 do 8 niskich budynków mieszkalnych ustawionych wokół ładnie rozplanowanych trawników i dziedzińców. Pomiędzy nimi biegną równomiernie rozmieszczone krótkie ulice handlowe. Prace związane z budową Brazylii rozpoczęto we wrześniu 1956 roku, a już po 4 latach, w kwietniu 1960 roku, zainaugurowano jej rolę jako stolicy kraju przeniesionej z Rio de Janeiro. Wszystko odbyło się w trakcie kadencji prezydenta Kubiczka, który obiecał to w swojej kampanii wyborczej. Plan miasta, którego autorem jest Lucia Costa, ma dość sztywną formę w wyniku wyraźnego, przestrzennego rozdzielenia różnych funkcji. Jest dzielnica mieszkalna, hotelowa, handlowa, rozrywkowa, ambasad, administracyjno-rządowa. I z tego punktu widzenia Brazylia jest wyjątkowa. Jednak ten prawie idealnie uporządkowany układ urbanistyczny wyraźnie nie pasuje do spontanicznej, żywiołowej mentalności Brazylijczyków. Prezydent Kubiczek jako inicjator powstania Brazylii został w niej należycie uhonorowany. Zbudowano mu monumentalne mauzoleum zaprojektowane przez Oskara Niemeyera, który projektował także inne ważne budynki użyteczności publicznej w mieście. Stadion Narodowy, na którym odbywały się mecze Mistrzostw Świata. Teatr Narodowy zaprojektowany w kształcie piramidy. Katedra metropolitalna w formie kopuły otoczonej 16 kolumnami wygiętymi w łuki, a obok dzwonnica. Katedrę zaprojektował Oskar Niemeyer. Nawa główna ma kształt okręgu o średnicy 71 metrów. Sklepienie jest na wysokości 31 metrów nad posadzką. Kopia słynnej piety Michała Anioła z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Katedra została konsekrowana w maju 1970 roku. Patronką katedry jest Matka Boska z Aparecidy. Trójkątne pola między kolumnami są wykonane z witraży. Surowy nastrój wnętrza ożywiają aluminiowe anioły. W podpiwniczeniu katedry jest miejsce na kameralne nabożeństwa.
16 gmachów ministerstw w dzielnicy rządowej. Budynek Kongresu Narodowego, pod kopułą Senat, pod odwróconą kopułą Sejm. Gmach Kongresu, Federalny Sąd Najwyższy, Pałac Prezydencki. Te wszystkie obiekty znajdują się przy Placu Trójwładzy. Pomnik budowniczych Brazylii. Wykuta w granicie głowa prezydenta Kubiczka. Miasto jest położone nad sztucznym jeziorem Paranoa o powierzchni około 37,5 km². W 2002 roku brzegi jeziora połączył most imienia prezydenta Kubiczka. Na cypelku wrzynającym się w jezioro leży zaprojektowany przez Niemeyera Pałac da Alvorada, czyli Pałac Jutrzenki. To rezydencja prezydenta Brazylii. Przy pałacu nie ma żadnych ogrodzeń, a jedyna widoczna ochrona to żołnierz w paradnym mundurze, cierpliwie pozujący do zdjęć. Wizytę w Brazylii kończymy przejazdem przez dzielnicę ambasad.